Tango 5. Whiskey Tango 5. SQ Papa Lima Cactus. Move, move, move. Zapraszamy Was na serię krótkich podcastów o tematyce selekcyjnej. Materiały te były nagrywane w trakcie selekcji, dlatego też macie niepowtarzalną okazję wejść w rolę obserwatora odczuć w trakcie morderczych wysiłków. Gdzie wędruje głowa w trakcie sprawdzianu formy? Wspólna selekcja JW Agat i JW Nil była niepowtarzalną okazją do bardzo dobrych wywiadów, które prezentujemy za zgodą ich dowódców. Pamiętajcie jednak, że materiały tam ujęte, jak i sama forma selekcji jest już nieaktualna. Obie jednostki zmieniły ich koncepcję, dlatego też możemy Wam przedstawić treści, które zaraz usłyszycie. Miłego słuchania i dobrej lekcji. Dobra, czwarty dzień. To jest Twoja kolejna próba selekcyjna. Wcześniej z reguły w tym czasie byłeś już w domu, jadłeś McDonalda i pizzę. Natomiast teraz ciągle jesteś z nami. Powiedz, jak to się stało? Zmieniłem troszkę trening. Położyłem akcent przede wszystkim na mocne podejścia w terenie górskim. Mniej długich dystansów, gdzieś tam wielodniowych, a bardziej odcinki parogodzinne na dużej intensywności, na wysokim tlenie i po prostu cały czas w gazie. I to zaowocowało, plus do tego praca nad tymi elementami, którymi wtedy zabrakło. Czyli nawet jeszcze raz wysoki tlen i duża intensywność. Ale widzę po tobie, że też waga ci spadła. To prawda. Zeszło kilka kilogramów. Był to też jeden z takich celów jakby od ostatniej próby do teraz. Ale to był jakby cel poboczny, jakby równoległy do tego głównego, o którym powiedziałem przed chwilą. Okej, byłeś na preselekcji i widać było, że ten performance jest dużo lepszy. Po preselekcji zadałeś mi pytanie, czy to wystarczy. Ja ci odpowiedziałem, że nie wiem. Sprawdzić się. Tak, i sprzętowe jakieś modyfikacje były, czy to samo już co ostatnio? Od preselekcji, czy od poprzedniego podejścia? Od ostatniego podejścia. No parę rzeczy pozmieniałem. Przede wszystkim buty. Jestem fenomenalnie zadowolony z butów. Nie wiem, czy to można mówić o... Można. La Sportive Ultra Raptor 3, po prostu fenomenalny but. Dla mnie to jest kosmos. Jedną rzecz jeszcze zrobiłem. Zmieniłem deszczówkę. Mam całkiem konkretną deszczówkę, ale zauważyłem, że na podejściach mnie strasznie wypaca. Super deszczówka z bardzo konkretnej firmy, natomiast powodowało, że strasznie dużo traciłem wody, dlatego wrzuciłem zwykłą, taką low-costową deszczówkę, która starczyła, ale po prostu nie powodowała tego, że odwadniało mnie strasznie. To były dwie takie w zasadzie jedyne zmiany. Jak przebiegł dzisiejszy dzień i czy w Twojej opinii, bo wiem, że z mapy jesteś dobry, czy w Twojej opinii te punkty były trudne? Jeden punkt był taki problematyczny na poziomie zawodów. Faktycznie zdarza mi się w cywilu startować w Pucharach Polski na orientację i jeden z tych punktów był faktycznie taki na poziomie zawodów. Pozostałe punkty były dość takie w miarę, nie były może ultra proste, ale były takie dość czytelne. Kojarzysz, jaki dystans dzisiaj przeszedłeś? Na orientację mogło wyjść około 15 km. Okej, a jaki łączny kilometraż tych 4 dni? 150. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. No dobra, nie będziemy czarować, że jeszcze pewnie macie trochę wysiłku, podejrzewacie co macie. Więc jeszcze trochę przed Wami. W jakiej kondycji ogólnie Ty jesteś? Twoje stopy, czy są jakieś obtarcia? Wiesz, Twoja psycha, czy teraz już czujesz, że jesteś już po przełamaniu tego wszystkiego? Fizycznie, mięśniowo jest wszystko dobrze, psychicznie też. Jedyny mały minus to jest to, że mi flegmą pluje trochę i w nos wchodzi, ale to jest jak najbardziej do przejścia. To już jest jakby ostatni dzień, ostatnia doba, także walczymy, nie? W ciągu tych 4 dni, powiedz, taki jeden moment kryzysowy u Ciebie. Ja generalnie miałem największy problem z interwałami, z tymi podbiegami i takim mocnym szarpaniem tempa. I dla mnie najgorszym momentem był wtorek wieczór po ostrej trasie takiej. Ona nie była technicznie trudna, tam nie było wielkich podejść, bo na podejścia jestem przygotowany. Natomiast gorzej z takimi podbiegami. I faktycznie we wtorek wieczór, jak doszliśmy do sprawdzenia, to już tak oddychałem rękawami, już tak miałem troszkę słabo.
No ale ten moment przetrzymałem i potem już poszło. Dobra, żeby jeszcze ludzie mieli wyobrażenie, to powiedz, ile masz lat, jaki masz staż służby. Też myślę, że będą mieli jakiś po prostu punkt odniesienia. 36 lat, także już troszkę tych lat jest. W MON-ie 9 rok mi leci. I powiedz, pomimo, że jesteś w naszej jednostce, no i można powiedzieć, że znamy się, jakby żadnych innych informacji odnośnie selekcji nie przekazywaliśmy ci, ale no nie ukrywajmy, że też te wzory selekcyjne są ogólnie, gdzieś tam przewijają się w różnych jednostkach, więc to nie jest tak, że to jest jakaś mega ciemna i ogromna tajemnica. Mimo tego, że osoby wiedzą, bym powiedział mniej więcej, co będzie, czy w dalszym ciągu jakby to pokrywa się to, że wiesz, że będą takie elementy, czy w momencie zetknięcia się z tym, tak jak powiedziałeś właśnie ten wtorek wieczorem, jak się można na to przygotować? W pierwszej kolejności trzeba przede wszystkim samemu sobie odpowiedzieć, zdiagnozować, co jest twoim najsłabszym elementem względem wymogów na selekcji. Bo ja na przykład potrafię długie dystanse swoim jednostajnym tempem, natomiast mam problem z szarpaniem, o czym zresztą też kiedyś rozmawialiśmy. Ja nad tym pracowałem. Ale to jest kwestia indywidualna. Każdy musi sobie jakby rozpoznać temat u ludzi, którzy jakby to przechodzili, czy którzy gdzieś tam pracują przy tym przedsięwzięciu. Jakie są główne takie kwestie fizyczne czy kompetencyjne, jak na przykład mapa, wyłapać najsłabszy element i nad tym się skupić w procesie treningowym, równocześnie podtrzymując albo podnosząc poziom z tych pozostałych elementów. Jaką książkę poleciłbyś osobom, które są zajawione tematyką wojsk specjalnych? Może niekoniecznie selekcją, ale ogólnie tematyką wojsk specjalnych, bo wiem, że w bibliotece masz tego sporo. No, znajdzie się kilkadziesiąt, jak nie więcej. Mnie ostatnio trafiła, to polecam szczególnie młodym oficerom. Bardzo fajnie jest napisane. I podoficerom też, liderom generalnie. Ekstremalne przywództwo. Bardzo do mnie trafiła ta książka z uwagi na prostotę, w jaki sposób została napisana. A z drugiej strony pokazuje pewne fundamentalne zasady, którymi każdy lider powinien w działaniu po prostu się przejawiać. Czyli branie całkowitej odpowiedzialności na siebie i jednocześnie umiejętność dzielenia tej odpowiedzialności na innych. To jest mega ważny temat. Dobra, to dokręcimy w takim razie resztę jutro, no, albo dzisiaj w nocy, jak odpadnie. Nie da się. Kolejne 12 godzin za tobą, a nawet więcej. Dzisiaj były punkty. Jak oceniasz swoją kondycję? No, zmęczenie to już dzisiaj w ogóle platało figle mi w głowie. No już włączyła się taka lampka już czerwona, w sensie takim, że trzeba było dużo myśleć. Trzeba było się skupić na tym, co się ma zrobić, żeby dojść do tego punktu. Nieraz było tak, że był wyznaczony punkt jakiś dany, ale przeczesowaliśmy teren i musieliśmy jeszcze raz skupić się i mówię do kolegów tak, że weźmy jeszcze raz, otwórzmy, zobaczmy na te gridy, zastanówmy się. No i akurat kolega zobaczył, że no, trzeba zejść troszeczkę niżej na tą polanę. Czyli na zasadzie w poszukiwaniu instruktora. No, dokładnie tak. Okej, dzisiaj działaliście w teamach trzyosobowych. Kto u ciebie? Pokaż mi palcem, z kim szłaś. Okej, czyli on dowodził, tak? Tak. Ten maślak dowodził, tak? To potem się go zapytam, jak bardzo, to robił. Bardzo mi się z nimi... Nie, jest naprawdę super chłopaki, fajnie mi się z nimi pracowało. Dogadywaliśmy się, wspieraliśmy się nawzajem, bo to było najważniejsze. Który mamy już dzień selekcji? Proszę? Który dzień selekcji? Dzisiaj? Czwarty. Okej, więc jak zastanawiałaś się, rozpytywałaś innych pod kątem selekcji, jak to jest, czytałaś pewnie tam jakieś książki, ale tak jak mówię, pewnie głównie dowiadywałaś się od innych osób, to pokrywa się teraz ten stan, w którym jesteś, pokrywa się to z tym, co jakby myślałaś o tym, jak będzie? Ja się przygotowałam na najgorsze. Przygotowałam się też do tej selekcji dosyć długo, odkąd weszłam w struktury wojsk specjalnych. To myślałam o selekcji, bo mi zależało, żeby dostać się na zespół.
I tylko to miałam, byłam tak jakby zafiksowana na tą selekcję, więc dużo jakby trenowałam, poświęciłam mnóstwo czasu na to, na przygotowanie sprzętu i tak dalej. I trochę się sprawdza to, co oni mi mówili, tam byli żołnierze, którzy, znaczy żołnierze, którzy przeszli selekcję, to się to jakby sprawdza. Okej, ale żeby nie było tak, że bierzemy to z czapki, to ty wcześniej uprawiałeś zawodowo jakiś sport? Tak, piłkę nożną. Ile lat? 8. Tak. I na jakim poziomie to było? To była poziom Ekstraligi, no najwyższy już w Polsce. Okej, w trakcie sprawdzenia sprzętu, no ciężko nie zauważyć, że twoja sylwetka jest bardzo wysportowana i widać, że nosi znamiona sportu zawodowego. W jaki sposób przygotowywałaś się do selekcji? Też biegałam dużo po górach. Ostatni miesiąc z plecakiem, przedtem, no tak ogólnie dość duże dystanse, jakieś tam 20 km, 30 do 40. Okej, pytanie typowo sportowe. Twój VO2 max to? No, 210. Okej, a miałaś w trakcie przygotowań, czy w trakcie treningów piłki nożnej badany pułap tlenowy? Beztlenowy. Tak, miałam, ale już tam nie pamiętam jak to, ile tam miałam. Dobra, ustalimy później, to podasz. No jeszcze trochę wysiłku przed wami, na pewno. Jak twoje stopy i ogólna kondycja taka twojego ciała? Myślę, że mam nadzieję, że już na maratonie, że już głowę tak troszkę sobie poluzuję i że już pójdę, że te nogi już pójdą, nie? Bo najgorsze były te pierwsze dwa dni, bo cięło mi całkiem nogi. Bolały mnie tak, że to jest po prostu niewyobrażalny wysiłek. Ale wiedziałam wczoraj, jak kładłam się spać, że dzisiaj jest ważny dzień, że trzeba się skupić na dzisiejszym dniu. I no dałam radę, daliśmy radę z chłopakami, ogarnęliśmy te punkty. Dobra, no to myślę, że spotkamy się w dniu jutrzejszym na zakończeniu. Mam taką nadzieję, więc będziemy dopingować. Zresztą ja myślę, że osoby, które to słuchają, a słuchają to pewnie jakiś czas później, myślę, że też dopingują. Dobra, dzięki za rozmowę. Dziękuję. No i okej, stało się zadość, czyli tak jak wczoraj rozmawialiśmy jeszcze przed ostatnim dniem, widzimy się po kolejnych 24 godzinach. Jest ranek, jesteś już po wszystkim. Co teraz nasuwa ci się najbardziej na myśl? Jestem bardzo szczęśliwa. To było, tak jak właśnie z mamą przed chwilą rozmawiałam, mówię tak, mamo, to było piekło. To było najgorsze takie pod względem fizycznym odczucie, jakie kiedykolwiek w życiu mi się przytrafiło. Nigdy w życiu nie odczułam tak fizycznego zmęczenia jak tutaj. No masakra, ale jestem mega szczęśliwa, że dotarłam do końca i że dałam radę, bo były momenty, że naprawdę no było ciężko. Okej, jakbyś miała teraz pomóc dziewczynom, które chcą zrealizować swój cel, to właśnie, bo tu nie chodzi koniecznie o selekcję, chodzi o jakikolwiek inny cel, to w tym momencie właśnie, gdy chochliki podpowiadają odpuść, w jaki sposób sobie z tym radziłaś, jak prowadziłaś twój dialog wewnętrzny? No właśnie, i tutaj jest, zastanawiałam się też dzisiaj nad tym i ostatnio jak właśnie chyba wczoraj czy przedwczoraj chodziliśmy na te azymuty i tak dalej i we wtorek te marsze po tych górach, to po prostu patrzyłam przed siebie i patrzyłam na daną grupę, na naszą grupę, jaka jest, jak idzie do przodu, to dlaczego ja nie mogę, jak na przykład moje koleżanki dwie, które też zdały selekcję, szły, to czemu ja nie mogę iść też, nie? I to mnie bardziej motywowało. Też próbowałam się zamknąć też troszeczkę w głowie sama z sobą, nie rozmyślać, nie jakoś nie wypuszczać się dalej, tylko po prostu iść i żeby tylko to przejść. I pogodzić się z tym, że ból będzie, bo ból, no nie da się bez bólu, to tutaj, no ciężko, nie? Okej. W jaki sposób, bo tak jak powiedziałaś, nie wypuszczałaś się poza swoje myśli, czyli skupiałaś się na tu i teraz, po to, żeby nie dać temu wewnętrznemu krytykowi mocy, aby przejął kontrolę. Przed ostatnim zadaniem, jakie miałaś nastawienie? Bo już podejrzewałaś mniej więcej, co to będzie. Czyli, że będzie kolejne 40 km.
Tak, miałam nastawienie dobre. Miałam po tych azymutach, jeszcze sobie myślę tak, dzień wcześniej muszę się skupić na azymutach, muszę tam jeszcze włączyć to myślenie i później już będzie z górki. I rzeczywiście tak było. Ten maraton też był męczący, masakra. Finalnie jednak jestem tutaj i zdałam. Ja myślę tak, że to jest też dużo, jeżeli chodzi o moją osobę, to jest długie lata pracy, treningów. To też, że trenowałam tam zawodowo, to też bardzo dużo wpływ miał na to, że zdałam to, bo to nie jest tak, że się da rady przygotować do takiej selekcji w parę miesięcy. Ja myślę, że to jest długie lata ciężkiej chorówki, treningu i tak dalej. Tak mi się wydaje, przynajmniej mi. Tak. Ja też tak uważam, że do selekcji nie przygotowujemy się pół roku, tylko wszystko, co wcześniej wyrzucało nas ze strefy komfortu, przygotowuje nas na to właśnie, co będzie. W jaki sposób pracuje głowa przez pierwsze dwa dni selekcji, gdy wiesz, że więcej jest jeszcze przed tobą, a w jaki sposób głowa pracuje przykładowo po trzecim, gdy wiesz, że już okej, półmetek za tobą? Ja skupiałam się na tu i teraz. Dla mnie najważniejsze było to, żeby przeżyć kolejną godzinę. Trzeba się skupiać na tu i teraz. Nie wyprzedzać rzeczywistości, nie dać sobie wmówić, że nie dam rady, bo to jest najgorsze, że nie dam rady, nie daję, boli mnie coś, nie. Dam radę. Jestem w stanie to zrobić. Okej, żeby osoby miały lub mogły sobie zbudować troszeczkę większe takie wyobrażenie o tobie, powiedz takie podstawowe rzeczy, czyli w jakim wieku jesteś, a nadmienię, że służysz w jednostce wojskowej NIL, więc tym bardziej jest to fajne, że kooperujemy jako jednostki i że razem mamy wspólny cel. Ile masz lat i jak myślisz, oprócz sportu, co ciebie ukształtowało, jakie wzorce jeszcze miałaś? Mam 29 lat. Wzorce. Kurczę, ciężko. Zawsze wzorowałam się na jakby sobie. Zawsze chciałam przekraczać te granice swoich możliwości. Że jak dochodzę do jakiegoś punktu, to chcę więcej i bardziej. Tyle. Okej, a oprócz sportu, bo to jakby mówisz stricte ze sportem, a czy oprócz piłki nożnej jakiś jeszcze sport przejawia się? Tak, biegam po górach i tak też na prostym po górach i siłownia też bardzo dużo. Widać po sylwetce. No dobrze, jesteście po zakończeniu. W jakim kierunku idą teraz twoje myśli? Moje myśli idą w kierunku odpoczynku, ale to jest następny krok. Mam tam jakiś cel sobie, żeby w tych jednostkach specjalnych służyć. Chciałabym na ZWB tutaj w Nilu. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. Mam nadzieję, że jestem coraz, tak jak dzisiaj pan pułkownik powiedział, że jedną nogą już żołnierzem zawodowym, bo jak na razie jestem jeszcze na dobrowolnej służbie zasadniczej. No właśnie, jak tobie widzi się ten pomysł w ogóle służby dobrowolnej, bo też przechodziłaś pewnie z różnymi innymi osobami, masz swoją ocenę, w twoim wypadku widać, że jest to dobra decyzja, ale jak ogólnie sumujesz sam pomysł służby dobrowolnej? Ogólnie wydaje mi się, że służba dobrowolna jest na dzisiejsze czasy bardzo dobrą służbą, jeżeli chodzi o jednostki specjalne, ponieważ jest to krótsza droga, w sensie jeżeli już jesteś dobrowolcem sił specjalnych, to wiadomo, że się już możesz tam zakręcić. Trudniej jest wejść do tych jednostek, tak z cywila, albo jak już jesteś tam żołnierzem jakiejś tam innej jednostki. Niektórzy żołnierze czekają, żeby dostać się do tej jednostki po kilka lat, a ja jednak dostałam się po miesiącu dobrowolnej, bo byłam przedtem miesiąc na dobrowolnej w 6 batalionie dowodzenia. No i teraz na specjalistycznej jestem tutaj 11 miesięcy w Nilu. Jak pokrywa się twoje wyobrażenie o tym, jak wcześniej myślałaś o wojskach specjalnych i ogólnie o żołnierzach, wiesz, o wojsk specjalnych? Dużo ludzi ma takie wyobrażenie, że tam chodzą osoby po 100 kg mięśnia, po prostu typowe maszyny,
ale zetknęłaś się z rzeczywistością, też zetknęłaś się z nami. Jakie jest teraz wyobrażenie twoje o żołnierzach wojsk specjalnych? No myślę, że mam porównanie, w sensie porównanie. No byłam w wojskach lądowych, teraz jestem w specjalnych. No różnią się troszkę. Znaczy, mi się wydaje, że to jest bardzo taka fajna atmosfera, że widać, że ci ludzie tworzą naprawdę solidne teamy, dogadują się ze sobą i tworzą taką jedność. I to jest fajne, to mi się bardzo podoba. Okej, okay, ale w sytuacji, bo wiesz, proza wojska jest różna. Jak ktoś jest dobry, jest liderem w wojskach lądowych i ma takie predyspozycje, no to my także go tutaj zauważymy. I ta proza życia takiego wojskowego jest różna, że tak jak to się mówi, nie wiem, czy mogę tu powiedzieć, ale raz się pije czekoladę, a raz niestety coś gorszego. Masz jakiś taki metodę na przejście takich sytuacji, które nie będą zbyt motywujące i mogą cię trochę opuścić w dół? Nie, raczej nie. Raczej wydaje mi się, że nie. Też otaczam się ludźmi, którzy pchają mnie w górę, nigdy w dół. Zawsze sobie to powtarzam, że muszę się otaczać ludźmi, którzy pchają mnie do góry. I to jest moje takie, sobie mam w głowie poukładane, że ci ludzie, którzy tam mówią mi jakieś tam złe słowa albo próbują mnie gdzieś tam na dół ciągnąć, to próbuję się odsuwać takich ludzi, bo one, no oni nie wnoszą dobrego nic w moim życiu. Czyli z kim przestajesz, takim się stajesz. Dokładnie tak. Okej, okay, i tym w takim razie dobrą sentencją zakończmy tę rozmowę. Będziemy śledzić. Dziękuję ci bardzo za udział w selekcji, za to, że też dawałyście przykład. Szczerze mówiąc, to, że wy jako trzy kobiety przeszłyście tą selekcję, było dla nas duchochronem i dowódca nie miał do nas pretensji, że odpaliliśmy tyle gości, no ale to była ich wina, skoro wy możecie stanowić wzorzec, to dlaczego nie? Także życzę powodzenia i jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Whiskey Tango 5, SQ, Papa, Lima, Cactus, move, move, move.